Pierwsze 45 minut należało do Radomiaka. Białostoczanie w żółtych strojach tylko raz zagrozili bramce Tadeusza Łukiewicza. Tuż przed końcowym gwizdkiem. Goście groźnie atakowali od początku meczu. W 8 minucie spotkania Jacek Markiewicz, mówiąc żargonem piłkarskim, zdjął piłkę z głowy Adama Śniegockiego. W 15 minucie gry po strzale Grzegorza Zawadzkiego doskonale interweniował Mirosław Dymek, który w całym spotkaniu bronił bardzo dobrze. Kwadrans później strzał Adama Śniegockiego zablokował Dariusz Czykier. W 38 minucie gry interwencja Mirosława Dymka po raz kolejny uratowała Białostoczan od utraty gola. Strzelał Adam Śniegocki. W 42 minucie spotkania po silnym uderzeniu Tomasza Kowala piłka trafiła w poprzeczkę. Dopiero w ostatniej minucie meczu Białostoczanie zmusili golkipera gości do interwencji. Po podaniu Marcina Danielewicza uderzał Zbigniew Szuchzda. Druga połowa to dla odmiany przewaga Jagiellończyków. W 50 minucie spotkania Szuchzda, mając przed sobą bramkarza, zdecydował się zagrać do środka, jednak atakowany Sławomir Głębocki nie zdołał oddać precyzyjnego strzału. 5 minut później wystarczyło przyłożyć nogę do piłki po podaniu Marcina Danielewicza. W 59 minucie gry było 1-0. Dośrodkowanie Sławomira Głębockiego na bramkę zamienił Zbigniew Szuchzda. Był to trzeci gol tego napastnika w tym sezonie. I oczywiście ogromna radość. 1-0. Po rajdzie lewą stroną boiska w 59 minucie spotkania Ryszard Ostrowski dośrodkował. Niestety, to za chwilę zobaczymy, strzał Sławomira Głębockiego. Bramkarz Radomiaka zdołał obronić. W 65 minucie po dośrodkowaniu Wojciecha Kobeszko głową strzelał Marcin Danielewicz. Białostoczanie zdobyli kolejne 3 punkty. Dopisało szczęście, bowiem mecz był wyrównany. Tym cenniejsze to zwycięstwo, bo Radomiak to jeden z najsilniejszych zespołów w lidze. W następnej kolejce Jagiellonia zagra w wyjazdowym spotkaniu z Hutnikiem Warszawa, a za 2 tygodnie u siebie z rezerwami stołecznej Legii.